bardzo fascynującymi, tak jak usłyszałem z kilku prowadzących zawody, mówił o tym i że też wielu kibiców będzie przychodziło na ich spotkanie i ten poziom będzie coraz wyższy. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, myślę, że to był mecz bardziej jak w przypadku naszym, troszeczkę jak mocniejszy może trening. Raczej zespoły nie chciały sobie zrobić krzywdy i bardziej, że mamy trochę inne chyba cele, a spora grupa naszych zawodników w przyszłym tygodniu rozpoczyna już chyba swoje grupowania, reprezentacji, więc byłoby to troszeczkę nie delikatnie, bo jest niestosowne, gdyby któryś zapał kontuzję troszeczkę na początku meczu, tam takie lekkie nieporozumienie spowodowało pewne zdenerwowanie. Ogólnie myślę, że mogło się podobać, bo myślę, że to będą miała trochę zabawy. Zespół przeciwnika starał się też pokazać swoje walory. Mamy, no, jak powtarzałem, inne aspiracje i dzisiaj wracamy, mamy 7 godzin długiej jazdy, jeszcze jeden mecz nie gory i korzystając z tą możliwość, życzę Państwu wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, wszystkiego dobrego, a zespołowi przeciwnika awans. Chciałbym podziękować ekipie Beaver za to, że przyjechała do maluczkich, znaczy się do nas w pełnym składzie, że nie potraktowała tego meczu od tak sobie, bo to Zielona Góra, to z całego serca chciałbym tu na ręce trenera Wendy włożyć podziękowania. Co już można powiedzieć o meczu? No, sam poziom meczu, poziom zawodników Vive, a nasz to chyba każdy widział i my gramy o inne cele, zawodnicy z Kielc grają tak samo, jak trener już powiedział, o inne cele. Dla nich najważne jest Mistrzostwo Polski oraz jak najwyżej zajść, czego im życzymy w pucharach europejskich jak najwyżej. No, a my mecz traktowaliśmy jako wielką przygodę. Cieszę się, że obyło się bez żadnych kontuzji. No i cóż, nasza przygoda z takim zespołem kończy się. I tylko fajnie, że tyle ludzi obejrzało. Myślę, że niezły mecz. Przed spotkania my wszyscy widzieli na początku troszeczkę zbyt duże rozróżnienie z naszej strony, potem troszeczkę zezwaliśmy szeregi. Zespół Zielonej Góry ciutkę też opadł może z siłą. My gotowaliśmy składem, każdy chwilkę pograł. Udało się uzyskać bezpieczną przewagę. Cieszymy się z awansu. Życzymy Zielonej Górze tego awansu do pierwszej ligi, a my czekamy na dalsze rundy, na mecz spotkowy, my potem na kadry i będziemy starać się na każdym polu o jak najwyższe cele. No, każdy widział sam, jak ten mecz wyglądał. Dla nas była to na pewno, tak jak trener już wcześniej wspominał, wielka przygoda życia. Każdy się cieszył na pewno z każdej udanej akcji. Dla nas no, było to super przeżycie, na pewno tego meczu nie zapomnimy do końca życia. No i tyle, co tu dużo mówić o takim spotkaniu dla nas.